Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na naszą pierwszą rozmowę, a w studio już nasz pierwszy gość, Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pan minister w studio, choć dzisiaj pogoda deszczowa, to pewnie tak rano wstawać się nie chciało, ale politycy chyba wszyscy rano wstają, czy nie? Już się rozpogodziło, już nie pada. Poza tym rzeczywiście jest... Może to taka metafora wyborczych. Gorący czas. Więc wcześniej się wstaje, późno chodzi się spać. No nie ma urlopu w tym roku. Ja nie planuję. No właśnie. Kampania wyborcza przed nami. Kampania wyborcza nie wybacza i nie pozwala na urlopy, ale do kampanii wyborczej za chwilę na pewno przejdziemy. Panie ministrze, można to nazwać sukcesem, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie Turowa? Na pewno można to nazwać zwycięstwem rozsądku i rzemiosła prawniczego, tak byśmy chcieli powiedzieć, jako czegoś oczywistego, czego oczekujemy od wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny rozważył, orzekając w sprawie Turowa, wszystkie okoliczności, które powinny być przedmiotem analizy. I w swoim uzasadnieniu tego orzeczenia Naczelny Sąd Administracyjny podniósł, że bezpieczeństwo energetyczne ma wymiar konstytucyjny i stanowi o bezpieczeństwie państwa i bezpieczeństwie obywateli. To jest tak silny przekaz, ale on wynika nie z jakichś pobudek ideologicznych, tylko wynika z analizy znaczenia kopalni, elektrowni w Turowie, czy w ogóle infrastruktury energetycznej, tak zwanej krytycznej infrastruktury energetycznej, dla funkcjonowania państwa. Bo gdybyśmy chcieli na podstawie żądania jakiejkolwiek organizacji, w tym przypadku jest to Frank Bolt, jest to Greenpeace, wyłączać elektrownię, to po prostu doprowadzilibyśmy do paraliżu państwa. To jest działanie wręcz, które możemy uznać jako jakiś sabotaż albo no na pewno działanie, które jest szkodliwe dla funkcjonowania gospodarki, a co za tym idzie także dla całego państwa. Więc tutaj trzeba powiedzieć, docenić to, co zrobił Naczelny Sąd Administracyjny, ale sprawa nie jest rozstrzygnięta. Sąd uchylił kwestię natychmiastowego wyłączenia, czyli tego zabezpieczenia, którego chciał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tam, jak wiemy, orzekał sędzia, który jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Justitia. Być może to takie nurt polityczny w tym środowisku sądowniczym powoduje, że pan sędzia bezrefleksyjnie przyjął tylko jeden punkt widzenia. Punkt widzenia wnioskodawców, którzy żądali natychmiastowego wyłączenia kopalni i elektrowni w Turowie. I również Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że jest to niedopuszczalne, że należy rozważyć wszystkie okoliczności gospodarcze, społeczne, a nie tylko żądanie jednej strony. Sprawa wraca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przy czym ten będzie już związany orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego i będzie musiał wykonać wszystkie, jak gdyby całą analizę i wykładnię przepisów w kontekście zarówno żądania wnioskodawców, bo to jest postępowanie przed sądem administracyjnym związane z oceną koncesji, czy całego procesu administracyjnego związanego z wydaniem koncesji na wydobycie węgla w kopalni w Turowie. I tak jak już było to medialnie zapowiadane, orzeczenie ma być ogłoszone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 31 sierpnia tego roku. Panie ministrze, ale to jest zastanawiające. Ja jeszcze wrócę do tej decyzji wydanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. No właśnie, pan, politycy Zjednoczonej Prawicy, ale też dziennikarze zwracają uwagę na to, że tamten wyrok został wydany jednoosobowo i że tam mogła być subiektywna ocena. To chce pan powiedzieć, że dzisiaj sędziowie oceniają według własnych upodobań politycznych, a nie według kodeksów? Mógłbym długo na ten temat opowiadać. Mam osobiste doświadczenia z tym związane. Ja mam wrażenie, że coś złego się wydarzyło w wymiarze sprawiedliwości, w tej, jak opozycja na manifestacjach, ale także Stowarzyszenie Justitia, o zgrozo, używa takiego określenia wolne sądy.
Otóż, proszę Państwa, nie ma żadnych wolnych sądów. To jest nadużycie. Sądy są częścią, ustrojową częścią państwa polskiego, są wkomponowane zgodnie z konstytucją w trójpodział władzy i sądy nie mogą być wolne. One podlegają pod obowiązujące prawo, pod ustawy w całym systemie prawa, który w Polsce obowiązuje. I tutaj jest taki podprogowy przekaz do społeczeństwa, że sądom w tej chwili coś zagraża, jakieś zniewolenie, dlatego mówimy, że powinny być wolne. Nic bardziej błędnego, jeśli sądy będą wolne, to one się wyalienują ze społeczeństwa, wyalienują się z systemu prawa i państwa polskiego. I ja to dzisiaj obserwuję, bo sądy są niezależne, sędziowie są niezawiśli. Takie określenia mamy w ustawach ustrojowych, mamy zapisane w Konstytucji i takich określeń powinniśmy używać, bo one są adekwatne do tej sytuacji. Natomiast wracając do Pani pytania, to ja również spotykałem się z takimi sytuacjami, że sądy wydawały orzeczenia niekorzystne dla uczestników sporu sądowego, jeśli jedna ze stron na przykład jest powszechnie znana jako osoba zaangażowana politycznie po stronie obecnego obozu władzy. I te orzeczenia były niekorzystne, wręcz kuriozalne. Ja się zastanawiam, do czego to zmierza. Panie ministrze, to jest bardzo dobry wątek, więc do wątku sądownictwa wrócimy, bo w ostatnich dniach bardzo głośno mówimy i bardzo często o wyroku, jaki został wydany na Marikę, dziewczynę 20-paroletnią, za próbę wyrwania torebki działaczce LGBT podczas marszu. To jest bardzo ciekawy przypadek kuriozalnego, nieproporcjonalnego wyroku, gdzie młodą dziewczynę, być może która podeszła zbyt emocjonalnie do tamtego wydarzenia LGBT, być może mającej swoje poglądy, ale młodą dziewczynę skazuje się na 3 lata pozbawienia wolności za próbę wyrwania torebki działaczce LGBT, torebki z tęczowymi kolorami. Oczywiście to jest naganne wyrywanie komukolwiek torebki, ale skazywanie młodej dziewczyny, którą można naprostować jeszcze też dobrą rozmową rodzicielską na przykład, na 3 lata pozbawienia wolności, a wcześniej jeszcze przetrzymując ją rok w więzieniu w zakładzie karnym. To jest kuriozum. Przypominam, że są ludzie, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje właśnie czyny, bo mają znane nazwisko albo znanych rodziców. No, jakby, tylko że problem, który pan poruszył, panie ministrze, jest problemem, który funkcjonuje w naszym sądownictwie od wielu lat. I można by rzec, tak jak mówi opozycja, że Zjednoczona Prawica, pan minister Ziobro, miał tyle lat, by to wszystko naprawić i zbudować od nowa. Tak, no tutaj przykład bardzo trafnie przywołany przez panią redaktor. No możemy, bardzo na czasie, bo jest możemy to aktualne. Po drugiej stronie pokazać łagodności sądów, na przykład wobec celebrytów, znanych redaktorów komercyjnych stacji, na przykład pan Piotr Kraśko jeździł przez wiele lat bez prawa jazdy. Praktycznie żadnych konsekwencji. Pan Piotr Najsztub spowodował wypadek, potrącił starszą osobę na pasach. Również żadnych konsekwencji. Ale dlaczego przez tyle lat to się nie zadziało? To, o czym mówicie, że to powinno działać jak w zegarku. Sędziowie powinni mieć jakąś chyba mentalność wychodzącą jeszcze. No i przede wszystkim kierować się tym, tak, no, zjawisko ma swoje źródło jeszcze chyba z czasów transformacji ustrojowej. Okay. Z początku lat 90. czy przełomu, właściwie okrągły stół, gdzie pewne środowiska zagwarantowały sobie nietykalność i bezkarność zarówno elity władzy z czasów PRL-u, ale także środowiska sędziowskie, które w wielu przypadkach niestety były uwikłane w wydawanie bezprawnych wyroków, które możemy określić jako zbrodnie sądowe. I to środowisko też edukowało kolejne roczniki, kolejne pokolenie sędziów. Ja nie chcę powiedzieć, że całe to środowisko jest jak gdyby zepsute, bo ja jestem prawnikiem i jeszcze przed
aktywnością w zawodowej polityce wykonywałem zawód prawnika, radcy prawnego i znam bardzo wielu profesjonalnych, uczciwych, zaangażowanych, oddanych swojej pracy, swojej misji sędziów. Natomiast niestety zdarzają się tacy i oni są najbardziej widoczni, bo oni są po prostu głośni, aktywni, chociażby w Stowarzyszeniu Justitia, sędziowie, którzy no, moim zdaniem szkodzą temu zawodowi, szkodzą w wykonywaniu tej profesji i, okay. psują państwo okay. polskie. Panie ministrze, dobrze, trochę zboczyliśmy, ale to jest rzeczywiście temat, który on porusza też Polaków przy niedzielnym obiedzie w trakcie wspólnego spotkania, bo każdy z nas chyba z sądem czy sądownictwem w jakiś sposób się spotkał. Panie ministrze, wracamy do kopalni w Turowie. Decyzje ostateczne zapadną na koniec sierpnia. Czy nie? Czy to za szybko? Od wyroku sądu wojewódzkiego, jeśli będzie wydany zgodnie z prawem i zgodnie ze wszystkimi regułami, które powinny być wypełnione w zakresie procedury sądowniczej, będzie przysługiwało również odwołanie, więc nie jest tak, że 31 sierpnia jakiś dramat nastąpi, gdyby był ten wyrok niekorzystny dla kopalni w Turowie, ale pamiętajmy, że o czym sędzia tak rozentuzjazmowany zapomniał, tam była pierwsza koncesja wydana, czy obowiązująca do 2026 roku, potem przedłużona do 2044 roku, więc a teraz to postępowanie dotyczy tego przedłużenia do 2044, więc do 2026 roku na pewno kopalnia, elektrownia będzie funkcjonować, ale ja jestem dobrej myśli, bo są wszystkie argumenty, też podjęliśmy działania jako rząd i jako Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, czyli firma, która prowadzi elektrownię, kopalnię elektrownię w Turowie. Podjęliśmy działania, aby zabezpieczyć pod względem środowiskowym działalność tej kopalni. To wynika także z porozumienia, z umowy z Republiką Czeską i te działania są podejmowane. Ja nie widzę tam żadnych zagrożeń środowiskowych, natomiast sama procedura administracyjna... Niemieckie fundacje, niemieckie grupy eko... To nie tylko fundacje, bo one są finansowane przez kogoś i jest... prawdopodobieństwo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że kopalnie niemieckie, które są w bliskiej odległości za granicą, bo to jest taki rejon Europy, gdzie po prostu są złoża węgla brunatnego, te kopalnie chcą zamknąć kopalnie w Turowie i dostarczać węgiel do elektrowni w Turowie. Bo Turów jest konkurencją. Turów jest konkurencją, zwyczajnie rzecz biorąc. Także jakoś dziwnie po drugiej stronie granicy i również po czeskiej jest kilkanaście kopalni, i one nie przeszkadzają nikomu, ani Czechom, ani Niemcom. Szczególnie wszystkich boli kopalnia węgla brunatnego w Turowie. Więc... Rozumiem. Panie ministrze, a to jest trochę tak, bo też ta konwencja sprzed kilku tygodni, która odbyła się też w charakterystycznym właśnie miejscu, jakim jest Turów. Czy to jest trochę tak, że porażka z Turowem może wpłynąć na wyniki wyborów? To jest kwestia po pierwsze suwerenności państwa, bezpieczeństwa energetycznego, też naszej jakiejś, myślę, godności państwowej, bo nie chcę tylko używać określenia narodowej, ale godności państwa, że państwo polskie może być upokarzane poprzez takie działania. Ale każda porażka przed wyborami to nie jest chyba też. Ale ja jestem tutaj naprawdę optymistą. Wiem, że mamy mocne argumenty, jeżeli chodzi o cały proces administracyjny dotyczący wydawania tych koncesji. Ta procedura w naszej ocenie wypełnia wszystkie warunki, które są przewidziane w ustawie. Stąd też no, poczekajmy na rozstrzygnięcie sądu, ale poza tym muszę powiedzieć, że pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezes Jarosław Kaczyński na konwencji
w Bogatyni przywołanej przez panią też deklarowali, że będziemy bronić Turowa jako ważnego składnika suwerenności czy bezpieczeństwa energetycznego państwa, bo przypomnijmy, to nie jest tylko kwestia, co jest oczywiście bardzo istotne, miejsc pracy w Bogatyni, w Turowie, wielu tysięcy ludzi, w którzy mogą potencjalnie zagłosować na PiS. To jest ogromnie ważne, ale 7% energii dostarczanej w systemie energetycznym w kraju do odbiorców końcowych, do gospodarstw domowych, do przemysłu, to jest tak istotna część dzisiaj bezpieczeństwa energetycznego, że my z tego nie zrezygnujemy. I myślę, że tutaj są też w tej chwili działania podejmowane, aby również działania prawne, działania legislacyjne, aby kopalnia i elektrownia w Turowie mogły funkcjonować w dłuższym horyzoncie czasu, wypełniając te warunki koncesji do roku 2044. Panie ministrze, dzisiaj o samochodach elektrycznych nie będziemy rozmawiać, choć chyba się różnimy co do stanowiska na temat samochodów elektrycznych. Nie, dlaczego? Myślę, że się nie różnimy. Ja jestem z przeciwnikiem, no niestety, albo stety dla niektórych. A ja jestem zwolennikiem wolności. Jeżeli ktoś chce kupić samochód elektryczny, to proszę bardzo, ma do tego prawo i nie wolno mu tego zabraniać. Tak, tylko czy Jana Kowalskiego będzie stać na samochód elektryczny? Jeżeli ktoś chce kupić samochód konwencjonalny, na paliwo konwencjonalne, również ma do tego prawo. Okej, ale pan się zgodzi z tym, że Unia Europejska nas trochę... może nie terroryzuje, bo takich słów nie chcę używać o godzinie 8 rano, ale naciska, jeśli chodzi o jakby, że dbanie pani redaktor, własne założenia jest ważniejsze niż dbanie o wygodę obywateli Europy z tym naciskiem ze strony, politycznym naciskiem ze strony Komisji Europejskiej się nie zgadzam, bo to rynek powinien regulować. Jeżeli nowe technologie będą tanie, będą dostępne dla milionów obywateli, a są ekologiczne, są bezpieczne, to z pewnością wiele użytkowników znajdą właśnie takie pojazdy, pojazdy elektryczne czy pojazdy z napędem wodorowym, ale wiele osób też będzie chciało kupować dotychczasowe samochody działające na paliwa kopalne. Problem moim zdaniem polega na czymś innym, o czym w tym sporze mało się mówi. Otóż wszystkie koncerny motoryzacyjne, globalne marki, te, które jeżdżą samochody, których samochody jeżdżą po ulicach także polskich miast, w swoich strategiach, które zostały ogłoszone, zakładają, że po roku 2030 nie będą albo w niewielkiej ilości będą produkować pojazdy z napędem konwencjonalnym. Chociażby marka Ford do roku 2030 nie będzie w ogóle produkować samochodów z napędem konwencjonalnym, tylko samochody elektryczne, tak przynajmniej deklarują publicznie. Podobnie rozumiem, wszystkie, ale panie ministrze, podobnie ja wszystkie cały czas inne myślę marki, o młodych ludziach, którzy chcąc kupić auto, no nie będą mieli środków na auto elektryczne tak na dzień dobry. Tego dzisiaj nie wiemy, bo nowe technologie... Chciałabym kiedy zobaczyć staną, elektryka za 30 tysięcy albo 40 tysięcy. Nowe technologie, kiedy stają się masowe, tanieją. Mieliśmy za przykład, możemy podać chociażby telefonię komórkową czy panele fotowoltaiczne. Jeszcze 7-8 lat temu panele fotowoltaiczne były dość drogie. Mówiło się, że to jest technologia dla ludzi bogatych. Dzisiaj możemy przyjąć, że przeciętny obywatel Polski mógłby przy wsparciu rządowego programu Mój Prąd rozmowa o nabyć taką instalację. Panie ministrze, to jest rozmowa na oddzielne 20-30 minut, więc spotkamy się w tym temacie na pewno. Obniżyć koszty swoich rachunków za energię. Ale ważna informacja. Wczoraj w elektrowni Koźnice podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej. Panie ministrze, jaką szansę stwarza Centralna Dolina Wodorowa dla naszego rozwoju? Tak, to było być może z newsów prasowych, ale to było w poniedziałek 17 lipca. A tak, przepraszam, przecież mamy czwartek. Ale muszę powiedzieć, że tak, bo to jest... Rzeczywiście oddziaływuje na wyobraźnię. Centralna Dolina Wodorowa kojarzy się, że to jest coś dużego, z dużym potencjałem. Tak rzeczywiście jest, ale to już jest 8. Dolina Wodorowa w Polsce. Jest to realizacja Polskiej Strategii Wodorowej, którą rząd przyjął w listopadzie 2021 roku. Budujemy tak zwany ekosystem gospodarczy, gospodarki wodorowej, oparty o architekturę dolin wodorowych. Do tej pory powstały Podkarpacka, Śląsko-Małopolska,
Dolnośląska, Wielkopolska, Mazowiecka, Zachodniopomorska, Pomorska, teraz Centralna Dolina Wodorowa. W przygotowaniu, w organizacji jest Podlaska Dolina Wodorowa i to są podmioty oparte o porozumienia cywilnoprawne, nazwijmy stowarzyszenia albo po prostu oparte o list intencyjny, w którym uczestniczą duże firmy, tak zwane kotwice, wokół których budujemy ekosystem powiązań, łańcuch wartości, dostaw, kooperacji, ale także uniwersytety, politechniki, instytuty badawczo-rozwojowe. Wszystko po to, aby stworzyć formułę współpracy, która pozwoli na wykorzystanie polskich technologii, bo mam na co dzień kontakt z polską nauką, z najlepszymi polskimi naukowcami, z Politechnik, z Akademii Górniczo-Hutniczej, z uniwersytetów, z tych wydziałów technicznych, ale także z instytutami naukowymi i tam jest tak ogromny potencjał. Te technologie są praktycznie już na wyciągnięcie ręki do wdrożenia, do komercjalizacji, również w obszarze wodorowym. Najwyższy czas, aby takie potęgi jak firma Enea, firma energetyczna, zasilająca w energię elektryczną odbiorców w Polsce, a w Kozienicach mamy, jak to zostało powiedziane, energetyczne serce Polski oparte o węgiel kamienny, 4 gigawaty mocy zainstalowanej i są projekty już jak gdyby wyznaczone do realizacji budowy turbin gazowych, które w przyszłości też z tą technologią H2 Ready, czyli z wykorzystaniem wodoru odnawialnego, mogłyby funkcjonować z korzyścią dla polskiej energetyki, dla odbiorców końcowych. To tak jakbyśmy chcieli trochę przenieść na zachodnią część kraju, do tego Turowa. W przyszłości być może również w Turowie powstaną turbiny, które będą zasilane odnawialnym wodorem. Obniżymy w ten sposób emisyjność polskiej gospodarki i zwiększymy konkurencyjność. To jest proces obliczony na wiele lat. Centralna Dolina Wodorowa ma ogromny potencjał, bo tam jest w tej chwili chyba 70 partnerów. Zaczęło się od inicjatywy Grupy Przemysłowej Industria w Kielcach, która też ma w swoim projekcie budowę reaktora SMR, czyli małego reaktora jądrowego. Stąd też chcę powiedzieć, że to nie jest tylko Enea, tylko powiedzmy elektrownia Kozienice, wytwarzanie, ale bardzo wiele podmiotów gospodarczych i naukowych, które tworzą już dzisiaj ten ekosystem gospodarczy dający wielką perspektywę rozwoju gospodarczego. Panie ministrze, jak gdzieś słyszałam analizę, że bezpieczeństwo energetyczne Polski bardzo musiało zaskoczyć samego Władimira Putina. Pan się uśmiecha, ale nie, rzeczywiście ja właśnie jestem są tutaj, takie oceny, że... Rozpiera mnie duma, pani redaktor. Ja nie chcę chwalić PiSu na siłę, bo to nie o to chodzi. Natomiast czytałam taką analizę, że bezpieczeństwo energetyczne Polski zaskoczyło na pewno Władimira Putina, bo on jeszcze kilkanaście lat temu nie spodziewał się, że Polska pójdzie tak do przodu, jeśli chodzi o energetykę i o właśnie to bezpieczeństwo, a też i o rozwój technologiczny. Natomiast to determinuje kolejne pytanie moje, które w zasadzie chyba pan już słyszał wiele razy. Od kilku miesięcy rozmawiamy o komisji badającej wpływy rosyjskie w Polsce. Kilkanaście lat temu relacje Polska-Rosja wyglądały zupełnie inaczej. Budowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski, można rzec, było uzależniane od albo dobrego nastroju Władimira Putina, albo złego nastroju Władimira Putina. Państwo chcecie, żeby ta komisja, no właśnie, żeby ona powstała. Prace w Senacie na razie są, jakie są. Widzimy, jakie tam jest tempo. Pierwszy raport 17 września miał być opublikowany z prac tych komisji, a my jeszcze składu nie znamy. Pani redaktor, komisja bezwzględnie musi powstać dla dobra państwa polskiego. Natomiast pani tutaj tak wyraziła się, że nie chce chwalić PiSu. Ale jak nie chwalić PiSu, czy polityki Prawa i Sprawiedliwości, jeśli z jednej strony... Nie chcę chwalić ani PiSu, ani Platformy. No ja rozumiem, wyborcy tak, pochwalą. Rozumiem, tak. Ten punkt widzenia. Natomiast proszę zauważyć, ze wschodniej strony szantaż energetyczny ze strony Rosji. Przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość uległe, jeśli nasuwałoby się określenie, kolaborujące władze Platformy Obywatelskiej z Rosją i z Niemcami w kontekście właśnie podległości życzeniowo realizowanych projektów i uległości rządu polskiego Donalda Tuska wobec Władimira Putina. Stąd też nie tylko
przymykanie oczu, ale wręcz działanie na rzecz powstania gazociągu Nord Stream 1, później Nord Stream 2. W tych warunkach bardzo trudnych, tego szantażu i nacisku ze strony Rosji. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że też wielkie naciski Komisji Europejskiej i aktywistów ekologicznych po to, żebyśmy natychmiast wyłączyli źródła węglowe i tylko zasilali się z energii odnawialnej. I w tym wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy potrafił realizować przez wiele lat politykę suwerenności energetycznej, która dzisiaj powoduje, że rzeczywiście Władimir Putin zgrzyta zębami, bo my mamy Baltic Pipe, mamy terminal LNG w Świnoujściu, za chwilę przystępujemy do budowy pływającego terminalu w Zatoce Gdańskiej, połączenia gazowe z Litwą, z Czechami, z innymi państwami, to wszystko powoduje, że w wymiarze gazu ziemnego jesteśmy rzeczywiście w lepszej sytuacji niż Niemcy. Oni w krótkim czasie musieli budować terminal gazu ziemnego. Rząd Zjednoczonej Prawicy na przykład przegra wybory jesienią i będzie rządzić Platforma, to pan jakby pokusi się o taką ocenę, że Platforma wycofa się z niektórych projektów i wróci do kolejnej polityki resetu z Rosją? No na pewno Platforma nie zrezygnuje, bo to byłoby działanie przeciwko polskiej racji stanu. To nie zrezygnuje z dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, którą PiS zrealizował. Obietnice mogą mówić różne. Zrealizował, ale obawiam się czegoś innego, bo tutaj takie zapowiedzi hura optymistyczne względem odnawialnych źródeł energii. I ja mogę się pochwalić też jako osoba, która w polskim rządzie odpowiada za ten obszar. Udało nam się dokonać historycznego, wręcz gigantycznego skoku, bo nie ma w tym cienia przesady. Jeszcze parę lat temu 7 gigawatów mocy zainstalowanej OZE, dzisiaj 25, więc to jest ogromna, ogromna moc. I teraz musimy uzupełnić polski system energetyczny o magazyny energii, o system sprawny system przesyłu, dystrybucji energii. Natomiast jeśli Platforma będzie chciała pójść w tym kierunku, aby wyłączyć źródła węglowe natychmiast, chociażby Turów, i zastąpić odnawialnymi źródłami energii, to się może skończyć katastrofą, bo pamiętajmy, że zasad fizyki i zasad energetyki nie da się pokonać. To są zasady przyrody, które po prostu wymuszają na tym, abyśmy energię odnawialną, która jest niestabilna ze swojej natury, bilansować i stabilizować źródłami stabilnymi. Takie źródła to węgiel, ale również energetyka jądrowa. Z którego miejsca? Stąd też energetyka jądrowa jest kierunkiem strategicznym polskiego rządu, jeżeli chodzi o rozwój systemu energetycznego. Z którego miejsca będzie startował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska? Nie mam takich informacji. Tą decyzję podejmie Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Czy też osobiście pan premier Jarosław Kaczyński. Ale już się pan niecierpliwi? Pani redaktor, ja jestem spokojny w sposób oddany, z poczuciem służby. Pracowałem ciężko przez 4 lata i mam nadzieję, że to również zostanie docenione przez władze Prawa i Sprawiedliwości. Mówię, że cierpliwość popłaca. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Bardzo dziękuję. A już za chwilę potrójne espresso, a tam Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość, i Paweł Krutul-Nowa, Lewica. Do zobaczenia za kilka minut.